Witam serdecznie, Mieczysław Bielak, dobrze Pan znany i lubiany. Co tam u Ciebie słychać? Jak zdrowie? Widzę, że humor dopisuje, uśmiech na twarzy jest. Tak, tak, wszystko dopisuje i uśmiech, i humor, i zdrowie. No ogólnie dobrze sobie radzę w tej rzeczywistości, jaka jest, jaka nas w tej chwili egzaminuje. I mówię o tych swoich doświadczeniach, interakcjach z tą rzeczywistością i mówię właśnie między innymi na wykładach. Także ogólnie no, jest dobrze, mam się dobrze. Nie wiem, czy... Z tego, co zauważyłem, bo cały czas tutaj będziemy jak mantra powtarzać, że mamy taki wspólny projekt Moc Naszych Serc, gdzie jesteś takim mocnym gospodarzem w tej chwili. Z tego, co tam czasami podpatruję, to dużo Twoich wykładów z różnych części kraju jest pokazywanych. Dobrze zauważyłem? No tak, tak. Działam tak, jak czuję, według swoich metod, trochę po partyzancku, bardzo spontanicznie. Wiele osób się pyta o jakiś plan, o jakiś harmonogram wykładów w Polsce. Nie jestem w stanie go za bardzo przedstawić, bo to często jest nieraz, nie że z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień, jeśli coś się gdzieś w Polsce pojawia, jest otwarte, to będę o tym na swoim Facebooku informował. Także zapraszam do obserwowania na Facebooku. Czyli magiczny Facebook jest to miejsce, gdzie Mieczysława Bielaka można, jak to się mówi, złapać i zlokalizować, tak? Tak, no tak. Czyli co, mniej więcej z wyprzedzeniem jakimś tam tygodniowym, czyli na przykład jeśli ktoś tam Ciebie szuka, to załóżmy jak raz na tydzień zajrzy na Twojego Facebooka, jest w stanie zobaczyć, gdzie akurat będziesz się przemieszczał? Tak, staram się na tydzień, na dwa tygodnie wcześniej te otwarte spotkania, o nich informować. Ja wiem, że nie wszyscy mogą sobie tak zaplanować, żeby przyjechać się razem spotkać na żywo, natomiast wszystko to nagrywam. Wszystkie te wystąpienia i później z pewnym opóźnieniem, co prawda, bo są filmy w przygotowaniu i w toku, ale gdzieś po około 2-3 tygodniach jest to udostępniane na kanale, na tym naszym wspólnym partnerskim kanale Moc Naszych Serc. Także zachęcam chociaż w ten sposób do korzystania z tych informacji i z tych doświadczeń, które przekazuję. I chociaż w ten sposób. No nie jestem w stanie odpisywać na komentarze, nie jestem w stanie odbierać za często telefonów, bo jest ich nieraz i z 50 dziennie, na SMS-y i czy WhatsAppy, czy też na te komunikaty na Messengerze. Nieraz odpisuję z dużym opóźnieniem, więc proszę o taką wyrozumiałość, że po prostu też moja doba ma 24 godziny, i te 24 godziny w ostatnich latach, one się coraz bardziej kurczyły. Teraz sobie tak to poukładałem, że zauważam, że trochę wolniej się zaczyna to życie i prawdopodobnie chyba tego czasu przybywa. Tak na te pierwsze jakieś takie odbiory, ale to będę się dzielił tymi spostrzeżeniami. Myślę, że jeśli chodzi o czas i to spostrzeżenia, to postaramy się nagrać drugi odcinek, bo teraz to chcielibyśmy taki raczej, powiedziałbym, przegląd latającego Mieczysława Bielaka Holendra, który fruwa po kraju, bo ja wiem, że ty się przemieszczasz dosyć mocno. Rzeczywiście od wschodu do zachodu kraju to często tam podróże robisz, tak? Tak, tak. Północ, południe, wschód, zachód, tak, dosyć często i... No to są tysiące kilometrów miesięcznie. No tak poczułem, żeby tak działać według swoich metod, przede wszystkim samemu. I widzę, że tak się w tym dobrze czuję i to się sprawdza, więc tak dalej będę działał po prostu jak działam. Wiem, że jesteś zaangażowany i w te olejki konopne, to jakby jest jeden temat. Z tego, co mi mówiłeś, to dosyć mocno zakorzeniłeś się w Bieszczadach i pokochałeś to miejsce i tam coś więcej tego Mieczysława Bielaka rośnie, jak to wygląda. Tak, może w trakcie będę, jak to będzie jeszcze bardziej rosło, będę o tym mówił, natomiast no, przygotowujemy ze Stefanem Poprawą oraz z grupą przyjaciół
Festiwal Wdzięczności, który będzie 22, 23 i 24 lipca w Bieszczadach, we wsi Smolnik w gminie Komańcza. To będzie forma spotkania przyjaciół, więc to jest taka duża impreza, ale nie biletowana impreza. Tam tylko trzeba będzie się po prostu na żywność zrzucić, czy też na jakieś inne, jakieś dodatkowe atrakcje. I to przygotowujemy jako to spotkanie przyjaciół, ale o tym będę mówił w trakcie. Nie chcę zawczasu o pewnych rzeczach mówić. Aha, przed Festiwalem Wdzięczności, tydzień przed, my już tam jesteśmy i robimy tak zwane indiańskie lato w Bieszczadach, czyli rozstawiamy tipi, palimy ogniska, gramy, śpiewamy przy ogniskach, śpimy sobie też w tym tipi, jak ktoś będzie miał ochotę, czy we własnych namiotach, czy w kamperach. Natomiast po Festiwalu Wdzięczności my nadal zostajemy tam jeszcze do końca miesiąca i nadal śpimy w tych samych tipi, czy też namiotach, palimy ogniska, bawimy się razem, rozmawiamy i tak będzie do końca lipca, taka integracja. Nazywamy to spotkaniem osadników Nowej Ziemi, żeby po prostu w tej miłej atmosferze, w tej przyrodzie takiej dziewiczej, w tych pięknych krajobrazach jeszcze troszeczkę więcej czasu spędzić dla tych osób, które mają ten czas i mogą sobie na 2-3 tygodnie pobytu z nami pozwolić, to zapraszamy. Rozumiem, że to jest taki troszeczkę kontrolowany spontan, bo miejsce macie. Wiem, że chyba tam, nie wiem, z wójtem, burmistrzem, dobrze z tą chyba społecznością lokalną współpracujecie, bo tak pamiętam, że tam była taka dosyć, no fajnie to wyglądało, byli zaangażowani, czyli udało się wgryźć w struktury matriksowe i wyłapać tych ludzi, którzy inaczej myślą. Myślę, że w ogóle Bieszczady to jest takie trochę Komańcza, to brzmi trochę po indiańsku, więc chyba ci ludzie po prostu poczuli ten twój uśmiech i tego twojego powera i jakoś otwarli się na ciebie. To chyba można powiedzieć, że to jest taki dosyć duży sukces. No czy sukces? No, ja nie widzę innej drogi, jak tylko kooperowanie z ludźmi, tak żeby było win-win-win, żeby każdy był zadowolony. Społeczność lokalna no, jest zadowolona, bo sprzeda tym wszystkim osobom sporo żywności, sporo swoich ciast, wypieków innych różnych, serów, oscypków, masła, czy też innych przetworów. Ci, którzy będą chcieli skorzystać z agroturystyk, z takiego dachu nad głową, no to w okolicznych gospodarstwach będą mieli możliwość skorzystać. I ja na Facebooku ostatnio otrzymałem od wójta taką listę gospodarstw w gminie Komańcza. Można sobie zawczasu już rezerwować. Te instytucje samorządowe, nazywane władzami samorządowymi, to są jedyne struktury, z którymi ja osobiście czuję, że mogę jeszcze rozmawiać po przyjacielsku, po partnersku, po przyjacielsku i po partnersku. Bo to są, co prawda są to struktury rzeczywiście matriksowe, ale przynajmniej w tej gminie na tyle wybudzone, które widzą, co się dzieje i co prawda są w pewnym takim troszeczkę rozkroku ci ludzie samorządowcy, bo jedną nogą są w tym systemie, tak? Ale drugą nogą są wśród ludzi, a właściwie większością siebie są wśród tych ludzi, wśród swoich, ale gdzieś tam z drugiej strony muszą jeszcze być tymi urzędnikami, natomiast z nimi da się jeszcze rozmawiać. Wiesz, ja też mam takie doświadczenia, że jeśli chodzi o ten poziom lokalny, samorządowy, to rzeczywiście, jeśli chodzi o tak zwanych radnych, to są radni i bezradni, i są radni zaradni, ale są tak samo radni normalni, bo to są nasi sąsiedzi, znajomi, spotykamy się na ulicy, czasami można porządnie ich opierdzielić, nie powiem, że kopnąć w tyłek, żeby się zabrali do roboty, ale to już są takie, wiesz, no, nie jest to osioł, który jest przy żłobie i rzeczywiście już tam dostaje to, co trzeba i on już nie ma innego wyjścia, bo jak pan każe, sługa musi. Tam jeszcze jest ta możliwość i ja też uważam, że właśnie to jest ten poziom, na który mamy wpływ i rzeczywiście, jeśli jest grupa mocnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i dotrą do tych, a nawet mogą sami w pewnych układach mieć wpływ bardzo duży na to, co się dzieje, to jest jedyna opcja, jeśli w ogóle chodzi o połączenie Matrixu z nami tutaj ludźmi na tym dolnym poziomie, to jest ten poziom współpracy. Ja uważam, że
to nie jest żadne faux pas, jeśli my po prostu będziemy odżegnywać się od wszelkich kontaktów z Matrixem, bo po prostu w nim żyjemy i funkcjonujemy. Tak jak powiedziałeś wielokrotnie, to trzeba albo surfować sobie, albo żyć w tym oku cyklonu. To da się robić. Czasy są jakie są, ale to sobie na drugi odcinek zostawimy to, bo to mnie cały czas zaciekawiło, że czas zwalnia i ja sobie to temat na pewno z tobą dosyć mocno rozłożę na czynniki pierwsze. Wymieniłeś jeszcze tutaj imię i nazwisko Jana Poprawy, dobrze pamiętam? Stefan. Stefana Poprawy. Tak, ja tam też kiedyś byłem na pewnej twojej imprezie i wiem, że to jest dosyć ciekawy kucharz. W związku z tym spodziewam się, że na tym festiwalu i w ogóle w imprezach, które robicie, to też można mieć specyficzną, za przeproszeniem, wyżerkę. Tak, sam Stefan jest mistrzem kuchni makrobiotycznej. Ale wykształcił już wiele osób w tym temacie, które potrafią w formie takiej makrobiotyki nie fundamentalnej, a makrobiotyki na luzie umiejętnie gotować, nawet dla dużych grup osób i smacznie gotować, i tak energetycznie gotować, i przygotowywać potrawy i je serwować. Natomiast my wspieramy się jednocześnie razem ze Stefanem różnymi takimi zespołami zewnętrznymi, to będą koła gospodyń wiejskich, okolicznych miejscowości, food trucki i wszelkie osoby, które chcą jeszcze serwować żywność i pomóc nam wyżywić te masy naszych gości, to zapraszamy i już okazujemy wdzięczność tym wszystkim osobom, które chcą nam pomóc. Chciałbym tutaj, korzystając z tego nagrania, już w tej chwili okazać wdzięczność dziesiątkom osób, które poprzez zrzutka.pl albo poprzez bezpośrednie wpłaty na konto festiwalowe wsparły nas swoimi darami i my za to już jesteśmy w stanie sfinansować i to je, i na przyszłość budowę toalet, budowę sceny. Także wielka wdzięczność za tą fajną wymianę, którą pokazujecie. Także dziękuję serdecznie. A jeśli chodzi o Stefana Poprawę, jeszcze tutaj dodam, że Stefan oprócz tego, że jest mistrzem kuchni makrobiotycznej, jednocześnie jest instruktorem i mistrzem masażu shiatsu. Otworzył tutaj jako projekt społeczny w Polsce wiele klubów shiatsu family. W Polsce odbywają się takie cotygodniowe spotkania ludzi, gdzie ludzie nawzajem się masują i są to takie cudowne przeżycia. Zachęcam do tego, żeby przynajmniej raz wziąć udział w takim pełnym masażu, kończącym się tak zwanym magicznym becikiem. Miałem akurat połączenie telefoniczne. Więc zachęcam do wzięcia udziału w masażu wieńczonym becikiem. To tyle. Czym? Becikiem. Jako dorosłe osoby, ale wracamy poprzez ten masaż, poprzez to wyluzowanie, wracamy do dzieciństwa, do tego cudownego stanu, gdy jako noworodki byliśmy zawijani w beciku. No ja wiem, że nie pamiętasz, ale Nie no, to ja becik właśnie zrozumiałem, tylko zastanowiłem się, kurczę, no co wy tutaj rzeczywiście, jak małe dzieci się bawicie? No dobra, no, ja tam bardziej bym powiedział teraz raczej śpiwór niż becik, no bo ja do beciku bym się nie zmieścił z moimi wymiarami, ale ty może tak. śpiwór śpiworem, natomiast becik robimy z kocyków. I no ja tutaj mówię o tym beciku, tego trzeba doświadczyć. Jak ktoś raz doświadczy becika, będzie wiedział, o co chodzi, jak cudowny, rajski jest stan. A ten stan ma być nie tylko taki chwilowy, czy kilkunastominutowy, czy jak w czasie przebywania w tym beciku, czy w całym tym procesie masażu, załóżmy godzinę, czy ile tam. Ten stan tego rajskiego, błogiego samopoczucia ma być później przeniesiony, jak my już go doświadczymy w tym beciku, albo przypomnimy sobie, jak to było, być w zaopiekowaniu, w nakarmieniu, w ciepełku, w takim prowadzeniu czy wniesieniu. Jak sobie to sobie przypomnimy i doświadczymy, łatwiej nam będzie później przenieść na tą rzeczywistość już po masażu, na tą rzeczywistość, gdy już się wybudzimy z tego
snu becikowego, otworzymy oczy i żeby po prostu uświadomić sobie, że to samo, taki sam raj my możemy mieć tutaj na ziemi normalnie w życiu, bo ta rzeczywistość jest po pierwsze jedną wielką iluzją i ta iluzja może być dla nas rajem na ziemi i może być piekłem na ziemi. Powinna być rajem, bo według ustawień tak zwanych fabrycznych, my jako istoty duchowe w ludzkich ciałach, to jesteśmy przygotowani do tego, żeby mieć tutaj raj na ziemi. Natomiast ze względu na pewne wirusy, na pewne programy, które zostały wgrane do naszych umysłów, programy, że trzeba o coś walczyć, z kimś walczyć, przed kimś uciekać, z jakimiś innymi walczyć, dzielić się na grupy, na rasy, na kolory skóry, na religię, na partie polityczne, walczyć, rywalizować, pragnąć czegoś, to w momencie, gdy te wirusy, gdy my się z nimi utożsamiamy, bo już kiedyś zostały nam wgrane, z dziada, pradziada zostały nam przekazywane, system edukacji dbał o to, żeby ponownie były aktywowane, systemy religijne też dbały o to, żeby były aktywowane te programy wirusowe, no to my wtedy, będąc w tych programach, czyli nie będąc w świadomości jedności, tylko będąc w programach podziału, my tracimy energię. I wtedy, nie mając energii, a właściwie inwestując swoją energię nie w to, co ma być rajem na ziemi, tylko w te kwestie podziałów różnych i rywalizacji, no to namnażamy jeszcze bardziej to. Więc w zasięgu naszych wyborów jest raj na ziemi i w zasięgu naszych wyborów jest piekło na ziemi. Chodzi o to tylko, żeby uświadomić sobie, że my mamy, że ta rzeczywistość jest nieprzypadkowa, że to jest nasza własna kreacja w 100% i żeby wycofać swoje inwestycje, swoją uwagę z kreacji piekła na ziemi, a zainwestować w raj na ziemi. I ten becik, złapanie tego stanu w beciku w czasie tego masażu shiatsu, dlatego zachęcam, w całej Polsce na stronie Stefana są informacje o shiatsu family, o tych klubach, które potworzył, i to jest przecudowna praca, której system nie widzi, bo system sobie myśli, a jakieś tam masaże shiatsu, tak? Ale połączenie tych masaży shiatsu jako pewnych terapii i aktywowania sobie pewnych częstotliwości w sobie, połączenie z pewną wiedzą, którą mnie się udaje przekazywać, czy to na nagraniach, czy na tych na żywo prelekcjach, daje nadzwyczajne skutki. Także zachęcam do uczestnictwa w shiatsu family. Jeśli kiedykolwiek Mieczysław Bielak będzie chciał startować w jakichś tam wyborach albo konkursach na kogoś, no to jego program wyborczy to będzie becik dla każdego. Nie zamierzam nigdzie startować, ani w wyborach, ani w konkursie. Ale hasło możesz głosić takie. Kiełbasę wyborczą w formie becik dla każdego, tak? Nie, to nie tędy droga, żeby komuś coś obiecywać i potem próbować dawać. To nie tędy droga. Każdy sam ma możliwość sobie to stworzyć, przywołać do swojego hologramu życia i zmienić jakość życia. Tu chodzi o to, że to każdy ma sam poprawić jakość swojego życia, a nie żeby ktoś mu coś poprawiał. Nie lekarz, nie terapeuta, nie szaman, nie guru, nie polityk, nie ksiądz, czy jakiś tam biskup, tylko po prostu każdy z nas sam ma zmienić jakość swojego życia. Jeśli będziemy szukali, że przez kogoś ma się to odbyć, ta zmiana jakości życia, to jesteśmy w takim świadomościowym nocniku i w życiowym nocniku. A chodzi o to, że teraz jest czas, żeby wyjść z tego nocnika, żeby już nie babrać się w tym, co było, tak? Co z dziada, pradziada się tutaj namnażało i trwało i ludzie byli dojeni z energii. To w takim układzie ja zostawiam inne hasło z nocnika do becika i to będzie przynajmniej już nie wyborcze, ale każdy musi sobie zrozumieć, co to jest nocnik i co to jest becik. Dobrze, ja jeszcze na podsumowanie tej rozmowy chciałbym się ciebie zapytać, jak tam wygląda, jeśli chodzi o tą logistykę kanałową, bo zmienili ci się operatorzy oraz obrabiacze, tak brzydko, albo obrabiarki, jak to brzydko powiem. Ja sam jestem taką obrabiarką, więc wiem, jakie to jest męczące i nużące zajęcie. Wiem, że Chris w tej chwili, z tego co zauważyłem, to chyba u Rafała znowu się gdzieś tam pojawił i ostro tam działa. A ty w towarzystwie, nie wiem czy pięknych, ale pań,
razem współpracujecie? Czy nagrywasz i potem im zostawiasz te nagrania? Jak to wygląda? Tak, więc od początku rzeczywiście Chris, każdy ma prawo iść swoją drogą. Chris wybrał swoją inną, nową drogę, swój kanał Telewizja Nowej Rzeczywistości. Tam widzę, że się realizuje. Oprócz tego, że nagrywa, to także organizuje w terenie pewne prelekcje i pewne spotkania. Współpracuje partnersko także z kanałem VTV1. VTV1. Z Rafałem. Tak, i ufam, że to jest owocna dla obydwu współpraca. W miejsce Chrisa, no bo przestrzeń jakby zawsze zapełnia pustkę, więc trzeba by być tylko zawsze w momencie, gdy ktoś odchodzi, stare odchodzi, to żeby nie rwać włosów z głowy, tylko na pozór może się to wydawać jakąś stratą, ale jeśli my jakby zaakceptujemy, uszanujemy wybór tego drugiego człowieka, bo należy pozwolić innym być innymi, a sobie być sobą i gdy uszanujemy i jesteśmy mu wdzięczni za dotychczasową współpracę i nieważne, czy to jest jakby tutaj nasz partner Chris, czy partner życiowy, czy partnerka, czy praca, w momencie, gdy my coś tracimy, gdy my pożegnamy się z tym, co odchodzi, z szacunkiem, z godnością, z wdzięcznością, z życzeniem jak najlepszej drogi, to przestrzeń zapełnia to miejsce po tej osobie, czy po tej pracy, czy no, po tym, co było, zapełnia tak zwanym nowym lepszym. No i rzeczywiście w miejsce Chrisa pojawiły się dwie młode, śliczne dziewczyny, które bardzo sprawnie potrafią obsługiwać te wszystkie sprawy na YouTubie, nagrywać, obrabiać. No, ja tego nie potrafię robić, natomiast weszły tak płynnie i widzę, że ilość subskrypcji nam przyspieszyła jeszcze bardziej, wymyśliły nowe rozwiązania dodatkowe, także no, dobrze się układa ta współpraca. Ufam, że i u Chrisa dobrze, i u nas także dobrze. I to tak ma być, że ma być win-win-win, że każdy ma być wygrany, nikt nie może być niczym zniewolony. Więc działamy. Jest tak, że jak gdzieś jesteśmy na wspólnych, większych imprezach, to nagrywamy, to mam tą obsługę reporterską, natomiast jak wyjeżdżam gdzieś dalej sam, to po prostu zawsze mam ze sobą sprzęt do nagrywania, nagrywam, przekazuję te nagrania dziewczynom, one to obrabiają i wrzucają potem na YouTube. No ja mam taką prośbę, jeśli rzeczywiście, no myślę, że oglądają to twoi fani i fanki, także oglądajcie reklamy tam na Mocy Naszych Serc, bo też jest to jest taka właśnie forma wsparcia pracy dziewczyn. Ja ze swojej strony mogę dodać, że to jest naprawdę bardzo męczące i absorbujące zajęcie, to jak to mój nauczyciel, młody Mateusz, powiedział, to są tak zwane dupogodziny, które musisz siedzieć przy komputerze, oczy bolą, szlak cię trafia. No niestety, no to nie da się zrobić to tak pstryk, bo online nagrania oczywiście można zrobić na żywo. Z wykładów jest ciężko, to warto to obrobić, popatrzeć, żeby to po prostu jakoś było strawniejsze do oglądania. Czasami trzeba troszkę podbić dźwięk albo coś tam wyciąć. No sam wiesz, jak to wygląda technicznie. Ja nie wiem właśnie, jak to wygląda, ale z twoich ust słyszę, jakby, no ja się tym nie zajmuję, tak? Tylko nagrywam, a ta cała obróbka, ta żmudna praca, o której mówisz, ja tego nie wiem, natomiast wiem, że jest, no i no ty o tym mówisz, nie, w tej chwili. No i jest... Nad. Twoje dziewczyny i przedtem Chris tak samo mówiły i mówił, że to wymaga czasu, to się nie robi tak po prostu na pstryk. A jeśli to ma być jeszcze jakościowo dobre, to no tutaj szapoba Chrisowi, czy tam VTV1, gdzie oni mają rzeczywiście no, na wyższym poziomie tą produkcję, a trochę tak chałturze, ale wydaje mi się, że jak na nasze warunki, ważniejszy jest przekaz, nie zawsze mamy błysk, jeśli chodzi o technikę, ale to jest w porządku. Ludzie nie narzekają, także ja bym prosił jeszcze, żeby ci, którzy nie są na twoim, znaczy na kanale Mocy Naszych Serc, żeby jak najszybciej zasubskrybowali, bo tam naprawdę można ciebie znaleźć w bardzo dużych dawkach, bo tych nagrań, no, z tego co ja tam widzę, to jest naprawdę dużo i warto.
No jest dużo, będą następne. W sumie motywacją dla mnie do dalszych nagrań jest to, że mimo tego, że ja ciągle mówię o tym samym, czyli o jednym i tym samym, ale też i w sensie jednym o tym, że wszystko jest wszystkim i jest jednością, o jednorodnej teorii pola. I mimo tego, że mówiąc ciągle jakby o tym samym, prawie to samo, to ludzie nadal piszą w komentarzach, że im jest to potrzebne i chcą tego słuchać, bo ja mówię o tym jednym pod różnymi kątami, przekazuję te informacje w różny sposób i gdzieś tam u kogoś zaklika z jednej strony, u kogoś z drugiej strony, u kogoś z trzeciej czy z czwartej strony. I chodzi o to, żeby zaklikało, żeby wziąć to, co mówię, przekuć w rzeczywistość, w swoją własną prawdę i potem żyć już swoimi własnymi prawdami. To, co ważne, chociaż nic nie może być na tyle ważne, aby nie mogło być nieważne, ale to, co jest takie istotne, żeby żyć swoimi własnymi prawdami, bo ja wiem, że dotychczas była pewna strefa komfortu, wygodnie się żyło tutaj w niedzielę do kościoła, odpękać przez godzinkę te sprawy duchowe, że jakby po śmierci tutaj płacimy i mamy załatwiony raj po śmierci. Natomiast no, może się wygodnie w ten sposób żyło, ale to nie tak ma być, żeby ktoś za nas coś załatwiał. My mamy pracę do wykonania tu. W tym życiu jest tak zwana robota do wykonania. I nie jest ona gdzieś tam daleko, tylko ona jest tu w naszym życiu, w swoim własnym hologramie i nikt za nas nie może jej wykonać, tylko my sami. I ta robota, tak zwana robota, ta praca do wykonania to jest harmonizacja wszelkich relacji, wszelkiej komunikacji, bo od jakości naszej komunikacji z otoczeniem zależy jakość naszego życia. Dlatego, że po pierwsze, ta rzeczywistość jest iluzoryczna, gdzie w tej iluzji możemy mieć albo raj na ziemi, albo piekło na ziemi. Ta rzeczywistość jest lustrzana. Lustrzana to znaczy, że co do lustra wyślemy, co do innych wyślemy, to do nas zawsze wraca. Więc chodzi o to, że gdy dotychczas wysyłaliśmy na swoim poletku do współmałżonków, partnerów, dzieci, rodziców, dziadków, sąsiadów, kolegów z pracy czy szefów z pracy, wysyłaliśmy to, co wysyłaliśmy, a jeśli wysyłaliśmy ciężkowibracyjne ziarna, jak żal, złość, pretensja, nienawiść, to do nas wracało, bo zawsze wraca to, co wysyłamy. To my żyjemy w rzeczywistości lustrzanej. Co wysyłamy, to do nas wraca. Jak się wyśpimy, jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy, a co zasiejemy, to do nas. To będziemy żąć i jeść. I chodzi o to, że poprzez te wirusy w umyśle, wirusy walki, podziału, ucieczki, rywalizacji, wirusy związane z ego, my tutaj tworzyliśmy piekło na ziemi. Piekło na ziemi poprzez ego i cierpienie w naszym indywidualnym hologramie i wokół nas jakieś cierpienie, tak? I z tego wszystkiego można się wylogować, można mieć tu raj na ziemi poprzez inną komunikację z otoczeniem, poprzez szacunek do wszystkich za wszystko, nawet do tych, co są nie do uszanowania. Szacunek do współmałżonków i skupiać się na tym, co oni robią dobrze, nie krytykować i nie okazywać niezadowolenia na to, co im się tam gdzieś nie udało, bo my to namnażamy w nich, tak? Tylko być im wdzięczni za to, co potrafią robić, i namnażajmy to, i wtedy to się będzie przybywało w naszym życiu. I zmieni się jakość życia z tymi ludźmi. Zmienią się ci ludzie, albo się nie zmienią, ale nasza jakość życia się zmieni, bo jeśli oni się zmienią, to dobrze, a jak się nie zmienią, a mają prawo się nie zmienić, to wtedy znikają z naszego hologramu, pojawia się chwilowa pustka, i w miejsce tej pustki przestrzeń daje nam nowe, lepsze. Zawsze mamy prawo sięgnąć po nowe, lepsze albo po nowe, gorsze. Jeśli komunikujemy się z tym, co było, albo z tym, co jest, poprzez emocje, poprzez żal, złość, pretensje, nienawiść, to zasilamy cały czas
to, czego nie chcemy. My to kreujemy i zasilamy i to do nas wraca, bo ta rzeczywistość jest lustrzana. Chodzi o to, żeby zmienić jakość komunikacji. Jeszcze trzecia cecha tej rzeczywistości, oprócz tego, że jest iluzoryczna, oprócz tego, że jest lustrzana, to trzecia cecha to, że ta rzeczywistość jest fraktalna. I po prostu ten świat na zewnątrz, który my widzimy, i jeśli nam on nie pasuje, to my nie zmieniajmy tego świata na zewnątrz w makroskali, tylko zmieńmy w sobie, w mikroskali, czyli zadbajmy o swój własny hologram, zróbmy w sobie raj na ziemi, czyli wejdźmy z cyklonu do oka cyklonu, tak? Zróbmy sobie raj na ziemi poprzez wyjście ze świata dualnego do świata jedności, poprzez komunikowanie się już nie emocjami, a uczuciami, czyli szacunkiem i wdzięcznością. I w momencie, gdy my staniemy się taką cząsteczką raju na ziemi, czy mikroświatem raju na ziemi, to się potem dopiero przeradza poprzez fraktal w raj na ziemi na zewnątrz. Więc nie ma innej możliwości zmiany tego świata na zewnątrz inaczej, jak tylko poprzez siebie, poprzez swój mikroświat. Więc robota jest do zrobienia tu, na ziemi, robota jest do zrobienia teraz i nie gdzieś tam daleko, tylko tutaj w sobie, ze sobą i ze swoimi, z komunikacją ze swoimi najbliższymi, którzy dla nas są nauczycielami. I jak zauważyliście, prosta recepta, jak wyjść z nocnika do becika, podana przez Mieczysława Bielaka, czyli mamy zakończoną pierwszą przyjemną i miłą część naszej rozmowy, a teraz czas na drugie pytania, na trudne pytania, które będą niestety w drugiej części. Do widzenia. Do widzenia.